dzisiaj dyrektor artystyczny teatru i twórca autorskich spektakli. Jest to teatr niezależny, w którym możemy odnaleźć spektakle różnorodne gatunkowo, które łączą w sobie kulturę wysoką i popularno-rozrywkową. Jest to także aktor teatralny, scenarzysta, a nawet reżyser. Moim gościem jest dzisiaj Kamil Maćkowiak. Słowem desperat. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Kamilu. Cześć. Kamilu, stworzyłeś nowy, swój własny teatr, gdzie odnaleźć możemy repertuar, który jest tak naprawdę tworzony z ambicjami. I on działa już od 10 lat. I chciałam Ciebie zapytać, jak w ogóle powstała inicjatywa stworzenia takiego własnego, autorskiego miejsca? Rzeczywiście wchodzimy teraz w jubileuszowy 10. sezon. Od września zaczyna się świętowanie parę takich spektakularnych akcji, które przygotowujemy, ale tak naprawdę to jest codzienna praca u podstaw. A to chyba wynikało z tego, że ja bardzo, bardzo chciałem robić coś na własnych warunkach. Dojrzałem do tego, żeby wziąć za to odpowiedzialność i żeby też trochę jako facet się może ogarnąć, w czym okazało się, że własna firma mi pomogła. To znaczy wziąć, troszeczkę przekształtować swoje myślenie, przekształcić swoje myślenie, wiesz, przestać oczekiwać, że coś mi zostanie dane, albo czekać właśnie na jakąś propozycję, tylko sobie samemu ją zapewniać. I pracę, i rozwój. Więc to kilka takich elementów, które będą pokierowały. A wiesz, po 10 latach to już jest machina, która się kręci i oczywiście pełna zwątpień, ale pełna też już radości, sukcesów i tego jest tyle, że na przemian, że trudno mi nawet się powiedzieć, co mnie dzisiaj trzyma przy fundacji. To już jest chyba bardzo skomplikowana relacja, znaczy przy fundacji, czyli przy moim teatrze. Bo właśnie chciałam zapytać, bo podjąłeś decyzję o rezygnacji z Teatru Jaracza na rzecz stworzenia czegoś swojego. Mhm. I powiedz mi, jak w ogóle wspominasz ten moment w swoim życiu? On był bardzo ryzykowny, ponieważ ja w Teatrze Jaracza grałem bardzo, bardzo dużo i grałem i byłem tam aktorem, powiedziałbym, takim pierwszoplanowym, w sensie nie narzekałem na brak propozycji, a to tym bardziej chyba mnie skłoniło do tego, żeby nie stać się, bo już zacząłem u siebie widzieć objawy dużej takiej frustracji, też takiego zniechęcenia i pewnego modelu. Ja byłem też w Jaraczu 10 lat. Akurat odchodząc byłem dokładnie 10 lat na etacie. Wtedy wszyscy się pukali w głowę, że ja to robię. Dzisiaj myślę po 10 latach własnego teatru, po tym, że wyprodukowaliśmy 17 spektakli, grają u nas fantastyczni aktorzy. Ten teatr jest, chyba sobie pozwolę na to, żeby powiedzieć, uwielbiany przez łodzian. I rzeczywiście mamy wspaniałą publiczność, bo mamy publiczność, która nas utrzymuje. My naprawdę się utrzymujemy głównie z biletów oraz wspiera nas miasto, Łódź, Urząd Miasta. I to są dwa, jakby nie mam żadnej dotacji państwowej, nie mam żadnej drugiej, trzeciej nogi. Jesteśmy naprawdę w ciągu... A to, co powiedziałaś, tworzymy teatr, który jest wymagający. To nie są tylko komedie, to nie jest spektakl, taki nie robimy, to nie chodzi o wartościowanie, ale wiesz, nie robimy obwyźnego komediowego spektaklu, który każdemu się będzie podobał, tylko wymaga też jednak, nasze spektakle wymagają od widzów i zaangażowania jakiegoś myślenia. Super, że mam taką publiczność i dlatego jestem w Łodzi, dlatego zostałem w Łodzi i to duża duma też. No właśnie, bo wspomniałeś o tej całej determinacji i o tym, że Twój teatr jest uwielbiany i chciałam zapytać Cię, czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem, ponieważ odnalazłam, przygotowując się do rozmowy, że Twój teatr jest uważany za najbardziej emocjonujący w Łodzi. Czy to jest prawda i jakby się do tego odniósł? To już łodzianie powinni się wypowiedzieć, ale rzeczywiście w związku z takimi reakcjami publiczności na nasze spektakle, na to, że na przykład rekordziści na spektaklu Diva Show, czyli tym, którym zacząłem, a teraz w związku z jubileuszem robię drugą część. To jest punktem wyjścia, to jest mój właśnie autorski, który i pisze, i reżyseruje, i tam jest punktem wyjścia Tina Turner. To znaczy bohater, który na scenie przeobraża się w Tina Turner, ale to nie takie proste, tam jest dużo innych wątków. Ale do czego zmierzam? Teraz robiąc drugą część, to okazało się, że sprawdzaliśmy, że rekordziści na pierwszej Divie byli po 30-40 razy. Więc to są, wow. Oni się nazywają nawet czasami, śmieją się, że są wyznawcami. Teraz w przyszłym tygodniu mam spotkanie z taką grupą stałych widzów, ponieważ my też staramy się wyjść naprzeciw. To znaczy nie być taką, wiesz, anonimową instytucją, w której przychodzi się do kasy albo kupuje się bilet online i ściana, i spektakl, i do widzenia. Ja zawsze po spektaklu wchodzę w interakcję z widzami. To znaczy po spektaklu ze sceny rozmawiam, jeszcze jest jakiś czas. Mamy grupy zamknięte, porobione na WhatsAppach z niektórymi widzami. Teraz robimy kampanię reklamową. Zaczęliśmy wręczać swoje nagrody dla sponsorów, dla partnerów, ale też w kategorii widz. Jesteśmy chyba jedynym teatrem w
Polsce, a może nawet na świecie, który daje nagrodę widzom za to, że widzowie się angażują, za to, że są też naprawdę, i to nie jest banał, to nie jest jakby takie, że ja to powiem, żeby się podlizać, ale często są inspiracją, bo często też podrzucają, coś mi przysyłają. Myślę, że to jest fajna korelacja. Super, no to jest w ogóle cudowny dialog aktora z widzem i też tworzycie taką społeczność z tego, co wnioskuję. Tak, właśnie. Jest to teatr, w którym nie boicie się podejmować takich trudnych tematów i przełamywać tabu. I właśnie chciałam zacząć naszą całą rozmowę od spektaklu, który jakby mieści się w takich ramach konwencji stand-upu i opowiada o osobowości borderline. Oczywiście mówię o Divie, o kultowym spektaklu. No jest to spektakl, który miał być na początku o Amy Winehouse, jednak przyszedł pomysł Tini Turner i chciałam Ciebie zapytać w ogóle o genezę tego spektaklu i skąd taka decyzja? Diva to jest mój drugi w ogóle w życiu monodram. Dzisiaj robiąc Divę 2 to robię swój siódmy, czyli tych monodramów trochę już pograłem, a przed Divą był Niżyński, który był taką łatką mojej roli życia. Właśnie grany w Jaraczu po całej Europie z nagrodami i to wszystko wspaniale wspominam, chociaż może okres w życiu był średni, ale zawodowy lepszy. Ale bardzo chciałem odciąć się od tego Niżyńskiego, od tego i stworzyć sobie rolę, która u punktu wyjścia będzie takim fajerwerkiem w ogóle w zupełnie innej konwencji. W Niżyńskim była, wiesz, czwarta ściana, ja byłem zamknięty, grałem chorobę psychiczną, a tutaj postanowiłem, zawsze czułem, że potrafię improwizować i że lubię improwizować i mówię, co będzie, jeżeli 40% spektaklu to będzie improwizacja z publicznością, wchodzenie z nimi w dialog, wchodzenie w publiczność. To jest też oczywiście, staram się, tak o sobie myślę, może sobie słodzę, wiesz, staram się myśleć o sobie, że mam jednak na tyle dobry gust, że ja widzę, kiedy stawiam na przykład widza w jakiejś niezręcznej sytuacji, albo że ktoś nie chce. Więc ja nie jestem z takich aktorów, którzy się, wiesz, chrzanią widowni, usiądą komuś na kolana, bo widzą, że i będą się śmiać, że jesteś... Na siłę, tak. Tak, że jedziemy. Mam znajomych, którzy mają takie wspomnienia z teatrem, że coś takiego przeżyli. Sam w Stanach coś takiego przeżyłem na musicalu Hair, że aktorzy zeszli i zaczęli nas wciągać i było to dla mnie traumatyczne, więc spokojnie u mnie się takie rzeczy nie działo. Ale do czego zmierzam? Właśnie postanowiłem... Czekamy, aż przejedzie wózek? Nie, myślę, że możemy kontynuować. W ogóle tu jest tyle bodźców, a ja mam chyba ADHD. Że to jest dla no mnie tak, no tutaj mamy dużo tak. efektów specjalnych. To jest cudowne, bo to jest dla mnie ogromnie duże wyzwanie, żeby trzymać monolog wewnętrzny i rozmawiać z tobą, bo mnie tyle rzeczy to fascynuje, jak takie, wiesz, dziecko. Mnie również. I Diva była takim pomysłem, żeby zrobić się na Tina Turner, chociaż pierwotnie miała być rzeczywiście Amy, ale Amy Winehouse umarła w trakcie pracy nad tym spektaklem i wydawało mi się to po prostu trochę niesmaczne, żebym za bardzo dołował. I sobie pomyślałem, dobre, jest Tina. I wiesz, pomyślałem sobie, ja przecież zawsze w dzieciństwie lubiłem Tinę Turner, mam nawet takie nagrania z przeszłości, jak udaje Tinę. Mówię, zrobimy taki spektakl, będzie dwuznaczność. No i co się okazało? Że widzowie myślą, że spektakl jest o mnie, że ja wychodzę z takim autorskim stand-upem, że opowiadam swoją historię. I w związku z tym ta druga część, którą teraz przygotowuję, będzie obnażała bo to jest z pewnością dla widzów, którzy jedynkę widzieli, będzie obnażała, co tam jest ze mnie, a co nie, które wątki są totalnie wymyślone, ale rzeczywiście stało się to kultowym spektaklem. Ja dostałem nawet parę takich nagród, chyba najbardziej dla mnie prestiżowych w życiu, bo nagrodę w Teatrze Starym odebrałem dla twórcy sezonu za reżyserię, scenariusz i wykonanie Divy. Więc to naprawdę byłem w szoku, bo to jest ryzykowne. Osobowość borderline, facet w konwencji trochę drag queenowsko-almodowarowskiej, wiesz. Tak. 10 lat temu to też trochę inaczej jakby u nas jeszcze wyglądało, więc bardzo się cieszę, że ten spektakl tak zażarł i robię kontynuację. No właśnie, chciałam Ciebie zapytać, jak w ogóle stałeś się Divą? Czy to musiałeś, nie wiem, może coś zmienić, dokonać jakichś zmian? Jaki wpływ miała na to wszystko charakteryzacja? Bo przyznam się, że jak patrzyłam na przykład na Twojego Instagrama, czy w ogóle na trailer Divy, no to po prostu te szpilki, ta cała charakteryzacja, coś niesamowitego. Nienawidzę tego. Powiem szczerze, nienawidzę tego, bo jestem z tych aktorów, którzy lubią najchętniej na ostatnią chwilę przyjść, znaczy no nie mogę, bo jako aktor, jako tak naprawdę w każdym spektaklu u siebie jestem też producentem i muszę wszystko nadzorować, sprawdzić, ale ja nie lubię tej, wiesz, 2,5-godzinnej roboty w garderobie i stawania się właśnie Divą. Nie będę ukrywał, że ja nie lubię się golić, lubię być zarośnięty. Nóg do Divy nie golę, ale
Jak widzisz, nie ma tutaj specjalnie, szału nie ma, więc jakby też jest co ukryć. To jest śmieszny proces, bo ja zauważyłem, że ja już w garderobie z dziewczynami, które mnie przygotowują, zaczynam wchodzić już trochę w konwencję tej postaci. Na przykład zaczynam trochę żartować, tak jak nie żartuję na życie, bo chyba tak wyluzowany jak diwa nie jestem i tak ironiczny i tak... bym powiedział, nie wiem, zaczepny. Tak, tak. Wiesz, ale teraz w dwójce wymyśliłem sobie tak spektakularne kiecki, peruki dwie. W ogóle już tak, wiesz, bo tak w dwójce trochę postanowiłem zrobić, jeszcze bardziej pójść w taką zabawę konwencją i tym staniem się diwą. Bo to już jest bardziej nie od Tiny Turner, co było punktem wyjścia w jedynce, tylko o diwie, którą się stałem przez tych 10 lat. Okay. Więc jest naprawdę szeroko, już poza nagraniem pokażę ci. Co i jak. Super, super, czekam. A powiedz mi właśnie, jak patrzysz na diwę z perspektywy tych 10 lat? No bo mówisz, że ona miała początki właśnie, ona też zaingurowała tak naprawdę działalność twojego teatru, Dokładnie, teatru. Kamila Maćkowiaka. No i powiedz mi, jak patrzysz właśnie z perspektywy tych 10 lat na diwę? Ja myślę, że ten spektakl bardzo określił charakter teatru, chociaż ja nie mam więcej stand-upów. Powiedzmy, że może Klaus, Obsesja miłości jest też monodramem w konwencji mówienia do widzów, zaczepiania ich, ale nie aż tak jak w diwie. Ale on pokazał, że o bardzo trudnych tematach, o osobowości borderline, uzależnieniu, depresji, lęku przed odrzuceniem, nie wiem, samotności, złej relacji z matką, braku ojca, o tych wszystkich wątkach, które są w diwie, no i fascynacji idolem, którym chce się człowiek stać, żeby uciec od swojego życia. Okazało się, że to bardzo aktualne jest wciąż i nawet jeszcze bardziej w dobie, wiesz, tych social mediów, gdzie wszyscy się trochę kreujemy. Tak. Czasami gdzieś nawet zaczynamy wierzyć w te kreacje i to też będzie, w dwójce będzie dużym wątkiem, że ta konwencja, żeby mówić o tym głęboko, ale ironicznie, śmiesznie, ale za chwilę, żeby robić taki rollercoaster emocjonalny, żeby widz nagle dostawał totalną refleksję, a za chwilę dalej jedziemy i jest zabawa, bardzo widzom się spodobała. I dla mnie też jest super trening. Ja diwę zagrałem około 150 razy i te dwie spektakl potrafi minimalnie trwa 2 godziny, maksymalnie trwał 3-10. Wow. Czyli wiesz, ten rozrzut, że można, że mogę popłynąć w improwizacji na ponad godzinę dłużej, jest dosyć spory. Cudownie. Czyli mówisz o tym, że jeśli chodzi o takie pierwsze reakcje i recenzje diwy, no to one jakby utwierdziły cię w przekonaniu, że to jest coś dobrego, tak? Tak, coś, co się sprawdza. Że ten spektakl zresztą cały czas utrzymuje w dużej mierze nasz teatr. Super. Diwa super. Robi na Teatr Maćkowiaka. Cudownie, i staje się alter ego, wiesz, trochę staje, znaczy okay. Ja się z nią tak nie identyfikuję, ale staje się, że na przykład jak nagrywamy jakieś social media z samą diwą, to okazuje się, że diwa może być ambasadorką teatru. Okay. Staje się jakby takim osobnym bytem. Jest Kamil Maćkowiak, który prowadzi teatr i jest diwa, która na przykład, wiesz, wchodzi w interakcję z widzami zupełnie inaczej. A czy diwa coś w tobie zmieniła? No, pewnie... Pewnie jakaś kolejna operacja kolan będzie bieganie na tych szpilach, wiesz, i tańczenie. Okay. Tak naprawdę diwa mi pokazała dużo o osobowości borderline, która teraz, która nie jest, to nie jest jakby mój autobiograficzny wątek, a bardzo, bardzo ciekawa, bardzo ciekawe zaburzenie, w tym sensie, że jest coraz powszechniejsze i myślę, że przy obecnym przebodźcowaniu, jakie mamy, przy ilości impulsów, presji, ale też pewnych błędach wychowawczych rodziców i tak dalej, ta osobowość borderline bardzo często się spotyka i myślę, że mierzymy się albo sami, albo mamy w swoim otoczeniu i to mnie bardzo wyczuliło na ten wątek. Jasne, jasne. A chciałam Ciebie jeszcze, Kamilu, zapytać o to, kim są ludzie, którzy tworzą Teatr Kamila Maćkowiaka? Mówisz o mojej ekipie, tak? Tak. Oj, śmieję się, że ta stała ekipa, która jest, część z nich jest od 10 lat, no to jest silny syndrom sztokholmski, który mają, bo wiesz, bo sam się momentami dziwię, ja nie jestem, myślę, złym szefem, ale bywam wymagający, no i to jest najgorsze, że jestem jakby twórcą i tworzywym, to znaczy jestem i produktem, i sprzedającym, tak, wiesz, tak, i czasami bywa tak, że rzeczywiście moje przeczulenie, zwłaszcza przed trudnymi spektaklami, czyli przed monodramami, bo wszystkie inne, trzy osobówki, gra mi się dużo lżej, nie mam takiego lęku, ale jak mam na przykład taką presję, gram 3-4 dni z rzędu monodramy, wiesz, różne jeszcze, tak. No ta ekipa, ale oni są tak cudownie już, tak wiedzą, jak postępować ze mną, taki dają komfort, aktorzy wszyscy, którzy u nas grają,
myślę, że kochają u nas pracować. Właśnie dlatego, że jesteśmy teatrem stworzonym wokół aktora, czyli mnie, więc moja ekipa potrafi rozpieszczać aktora przed spektaklem. I ci wszyscy, którzy grają, czują się tak zaopiekowani. Moja ekipa jest bardzo profesjonalna, bardzo, bardzo, myślę, wysoki standard, a mam do czynienia w różnych miejscach czasem, czy słyszę od kolegów, to myślę, że naprawdę jest... I to są ludzie z różnych... To są ludzie, których trochę tworzyłem do teatru. Żadne z nich wcześniej nie pracowało w teatrze. Czyli oni są po prostu chętni też na współpracę, tak? Jeśli chodzi o cudownie. Tak, część osób jest u mnie na stałej umowie na etacie, część osób jest na zleceniu i współpracuje, ale i mają na przykład swoje działalności albo coś robią, ale właściwie żadna z tych osób, która u mnie jest, poza, ja nie mówię o aktorach, tylko mówię o tej ekipie organizacyjno-biurowo-spektaklowej, nie pracowała wcześniej w teatrze, więc wszystkich trochę tak ukształtowałem. Wow, to jest piękne w ogóle to, co mówisz. A jeżeli już przeszliśmy na ten temat, to powiedz mi, kim jest w takim razie widz twojego teatru, albo kim może być? To jest, teraz robimy taką kampanię, zdradzę, będziecie pierwsi, bo zaraz z nią ruszamy, o hasło Teatr Fajnych Łodzian. I w tej kampanii pokazujemy widzów, czyli na billboardach jakby nie będziemy eksponować spektakli, aktorów, tylko widzów z różnych, z naszych, jakby taki przekrój. To powiem ci, że na przykład w tej kampanii będzie i siostra zakonna, która jest naszą, zresztą jest wielbicielką Divy. Uwielbiam, bardzo serdecznie ją pozdrawiam. I jakby przedstawiciele najróżniejszych środowisk. I ta kampania właśnie ma pokazać, że to jest niesamowite, że wokół naszego teatru stworzyła się i wiekowo grupa od 20 do spokojnie 60-70 plus. I bardzo, ludzie z bardzo różnych środowisk, biznes, jacyś przedsiębiorcy, nauczyciele, wykładowcy. Trudno mi określić, ja myślę, że to są ludzie, którzy lubią przyjść do teatru, żeby coś poczuć. Czyli żeby te emocje, o których mówimy, najbardziej emocjonujący teatr, żeby te emocje rzeczywiście się pojawiły. Albo żeby to był śmiech oczywiście, czy wzruszenie, ale żeby to nie był teatr, myślę, nie jesteśmy teatrem, wiesz, intelektualnej narracji. To znaczy nie chodzi, że głupimy, ale że przychodzisz, patrzysz, nie rozumiesz, bo nie przeczytałaś miliarda książek i nie czytasz tych wszystkich. Ja sam nie lubię takiego, znaczy inaczej, nie czuję takiego teatru. Jasne. To nie jest mój core. Więc myślę, że to są ludzie, którzy chcą być poruszeni. Super, no właśnie, no bo macie repertuar, który tak naprawdę jest zróżnicowany gatunkowo. I chciałam Ciebie zapytać, jakie jeszcze ważne tematy możemy ujrzeć w repertuarze, tak? Teraz widziałam, jeśli chodzi o repertuar na wrzesień, to zapowiadać naprawdę obiecująco. No i powiedz mi, jakie jeszcze ważne tematy znajdziemy? Na przykład ostatni sezon przyniósł spektakl Mężczyzna z różowym trójkątem, który jest wstrząsającą historią więźnia obozu koncentracyjnego. Różowy trójkąt to było znaczenie dla więźniów homoseksualnych. I ta historia, która jest oparta na autentycznym opisie, jakby sprawozdaniu, to jest chyba najcięższy spektakl, jaki w życiu zrobiłem, jeżeli chodzi o akcję, o temat. I dlatego zrobiłem go też najprościej, jak mogłem. Czyli to jest bardzo kameralny, bardzo intymny spektakl. Jest fantastyczny spektakl z Jowitą Budnik. Śmierci dziewczyna, który porusza temat traumy ofiar też przemocy i odwetu osoby, która po iluś latach spotyka swojego oprawcę. Jest spektakl, który uwielbiam, który gram od roku, jest naszym totalnym hitem z Marią Seweryn, 50 słów. To jest historia pary, jednego wieczora pary z 10-letnim stażem, która właściwie mierzy się w ciągu jednego wieczora z całym swoim bilansem związku i okazuje się, że tam jest wszystko. I myślę, że to jest taki spektakl, który widzowie kochają, bo tam się naprawdę każdy odnajdzie. Tam jest każdy, kto był w związku, jest albo będzie, zobaczy jakieś lustro. Tak samo Cudowna terapia, która jest już jest komedią, ale też pokazuje małżeństwo na terapii i trochę rzeczy, które też dotyczą nas wszystkich. Bardzo, bardzo różnie, nie chcę pominąć, jest spektakl zombie, który dotyczy tematu uchodźców w bardzo ostrej, odważnej formie, bo jest troje aktorów. Mateusz Rzeźniczak, Karol Puciaty i ja i dwie drag queens występują z nami w tym spektaklu. I w taki sposób o uchodźcach moim zdaniem w Polsce nie mówiono, tak prowokacyjnie, że widz na początku myśli, że my naprawdę obrażamy zjawisko i jesteśmy jakimiś po prostu kibolami z Podlasia albo skądś. A potem rozumie, że to jest jakby, że wszyscy niestety mamy takie kalki myślenia. Jakby nie chcę wszystkiego zdradzać, ale zombie dotyczy uchodźców i każdy spektakl właściwie ma taki, totalnie szczęśliwie jest taką najweselszą, najlżejszą komedią, ale też dotyczy samotności 40-latków, którzy szukają miłości po Tinderach i nie tylko, i chcą, wiesz,
szukają miłości, znajdują seks. I myślę, że to są rzeczy, z którymi się ludzie po prostu potrafią identyfikować. I ja taki teatr bardzo chcę dalej tworzyć. No super, no naprawdę jest zróżnicowany i wydaje mi się, że też stąd ta zróżnicowana grupa wiekowa, która w ogóle pokazuje, że naprawdę każdy znajdzie tam coś dla siebie. Ja w ogóle też patrzyłam na komentarze pod waszymi postami, w ogóle na to wszystko. Ludzie są zafascynowani, cały czas komentują. Naprawdę widać, że ten odzew jest wspaniały. Może uda nam się, o czym myślimy, troszkę też wyjść poza Łódź. Już zaczęliśmy jeździć, ale to też nie są takie objazdy, bo na to nas po prostu nie stać, w tym sensie, że moja mała ekipa tworzy naprawdę dużo, bo my zagraliśmy w zeszłym sezonie 102 spektakle. Wyprodukowaliśmy 2 albo 3, do tego wydajemy swoją gazetę, robimy teraz rejestrację, nawet nie rejestrację, bo spektakli, robimy adaptacje telewizyjne naszych 4 spektakli, no, które będą na naszym VOD, wydajemy album, jakby robimy tyle innych działań, ta ekipa jest mała i tak zawalona, że gdybym dorzucił jeszcze wyjazdy, to my byśmy po prostu nie do końca dali radę, ale są festiwale czasem, na które jeździmy, czy eventy, na które nas zapraszają poza Łódź i również myślę, że pojawimy się za jakiś czas może bardziej regularnie w Warszawie z którymś spektakli. No to ja będę śledzić. A ja będę zapraszać. Dobrze, Kamilo, jeszcze chciałam Ciebie zapytać, bo 22 listopada rusza pierwsza edycja Festiwalu Teatru Kameralnego. Tak. I jest to tak naprawdę taka prezentacja tych małych form teatralnych i skupienie na przykład na dialogu właśnie aktora z widzem, o którym wcześniej powiedziałeś. Czy mógłbyś nam w ogóle coś zdradzić i nas prowadzić, dlaczego na przykład warto wybrać się na ten festiwal? Postanowiłem zrobić swój pierwszy festiwal teatralny i żeby pokazać też właśnie to, z czym się sam mierzę, czyli ta mała forma, powiedzmy do 4 aktorów na scenie, jest rzeczywiście taką moją ulubioną chyba, ale też produkcyjnie, wiesz, myślę jako menadżer, nie stać mnie na spektakle z większą obsadą, żeby one na siebie zarabiały i tak dalej, przy wszystkich kosztach, które mamy. I pierwsza edycja jest pod hasłem Monodramów, które też mi są w związku z tym, że robię Siódme Bliskie. I to, że naszym głównym gościem, naszą największą gwiazdą i w ogóle moją, no wiadomo, no, jest pani Krystyna Janda. A jeszcze się zastanawiamy, który spektakl, bo Krystyna Janda wybór monodramów ma ogromny ofertę. I tak troszeczkę cały czas myślę, czy by to nie zmienić, ale na pewno albo z Shirley Valentine, albo z może My Way. Shirley dlatego, że to już jest kultowy, legendarny spektakl, 30 lat monodramu. Myślę, że to jest zjawisko w skali Europy unikatowe. To, że Krystyna Janda jest unikatowa, ale jak zaczniemy temat Krystyny Jandy, to musimy odpalić osobny odcinek, bo to jest... Okej, to następnym razem. Ale będzie też Maria Seweryn na przykład, skądinąd z Krystyną Jandą jakoś tam jednak powiązana, ze swoim monodramem, który robi teraz premierowo. Dopiero we wrześniu w Teatrze Polonia będzie miał premierę i będzie już w listopadzie w Łodzi. Będzie Jowita Butnik, będzie Julia Wyszyńska ze swoim spektaklem, więc taka bardzo silna kobieca grupa, różna pokoleniowo. I bardzo się cieszę, że łodzianom pokażę te wybitne artystki w takiej monodramatycznej, solowej odsłonie. Super, no to tylko czekać w takim razie na ten festiwal. Kamilu, jeszcze chciałam w ogóle zapytać, bo poza teatrem też wydajecie taką bezpłatną gazetę, tak. Kulturalnik Łódzki, tak? Tak? I co możemy w niej znaleźć? To jest, coraz bardziej idziemy w stronę szukania, na początku to była ta trochę koncepcja, żebyśmy pokazywali naszą twórczość, naszą działalność, ale teraz przy tym modelu już mamy 32 strony, że to jest, naprawdę współpracują z nami i psychologowie, którzy piszą artykuły. Oczywiście często punktem wyjścia jest jakiś wątek ze spektaklu, żeby to jakoś zaczepiało, ale dotyczy to raczej ogólnych zagadnień. Są rozmowy z aktorami, którzy współpracują, ale nie tylko. Są prezentacje książek. To jest dosyć, coraz bardziej staramy się różnorodnie, atrakcyjnie sprzedawać kulturę, bo chyba jesteśmy instytucją, która bardzo stara się łączyć ten biznes z kulturą i pokazywać, że ten styk opłaca się i biznesowi, i kulturze, i może wzajemnie na siebie pracować i być po prostu, przynosić fajne efekty. Super. A Kamilu, powiedz jeszcze, bo przed rozmową wspomniałeś o tym, że przymierzacie się teraz do stworzenia własnego filmu niezależnego. Tak. I czy mógłbyś nam w ogóle coś zdradzić na ten temat? Ja jestem facetem po 40. Nie widać. Właśnie, dzięki. Porzuciłem tak ci suflersko. Nie, jestem facetem po 40, który boi się mówić o marzeniach, bo już dostał po dupie
czasem za dużo o nich mówiąc. Wolę mówić o planach i jak to już będzie bardzo, bardzo realne, a na razie jest prawie realne, to będę o tym mówił bardzo głośno, ale tak, chciałbym wyjść poza działalność teatralną i zrobić, mamy konkretne dwa pomysły, mamy reżysera, z którym chcemy robić ekipę i no znaleźć kasę. Mamy aktorów i mamy, mam nadzieję, że te niezależne produkcje około teatralne, czyli teatry, telewizji i filmy będą powstawać niedługo. Super. Już. Jeszcze chciałam zapytać Ciebie o to, ponieważ jesteś i aktorem teatralnym, no i też tworzysz te wszystkie spektakle. No i jak to jest właśnie łączyć te dwie role? Czy to jest coś łatwego? To jest schizofrenia totalna. To jest przede wszystkim sprzeczność interesów, bo ego aktora, a bezwzględność producenta. I to ja już teraz się przyzwyczaiłem, ale ja naprawdę potrafiłem. Ja wiem, że jak ja zacząłem fundację, to uświadomiłem sobie, że sam siebie bym nie sprzed iluś lat bym nie zatrudnił. To znaczy jako producent. Że to jest bardzo ważne, żeby ludzie byli oczywiście zdolni, byli pracowici, ale żeby też mieli fajną energię. Ja myślę, że był okres, kiedy tej fajnej energii w pracy nie miałem. I tak sobie pomyślałem, że o kurde, no sam jako producent bym siebie nie wziął. Ale sama relacja jest w ogóle sprzeczna, bo producent chce jak najtaniej i musi myśleć pieniędzmi, żeby utrzymać budę. Aktor, czy w ogóle nawet reżyser bardziej, jak ja reżyseruję spektakl, to chce na grubo, wiesz, jako artysta zrobić. I tak sam sobie tnę ten budżet i wiesz, tak... Balansujesz. No chodzę na terapię, na szczęście jakoś utrzymuję równowagę, że nie mam osobowości, wiesz, mnogiej. Ale jest to bardzo, bardzo śmieszne, czasem trudne, żeby wyważyć interesy tych kilku postaci, którymi bywam w obrębie swojego teatru. Ja się śmieję, że jestem po prostu robotnikiem teatralnym, to znaczy jakby takim wielofunkcyjnym robotem teatralnym zatrudnionym w moim teatrze i na razie mi w tej bańce, wiesz, jak patrzę to, na to, co się dzieje poza moją bańką, nie chodzi mi o teatr, ale może o show biznes, o świat, w którym gdybym był aktorem teraz, wiesz, takim wyrzuconym na rynek, że musiałby szukać pracy, to chyba bym miał problem, żeby się odnaleźć w tej rzeczywistości. Może jestem już, wiesz, boomerem, ale żeby się odnaleźć w tych czasach i w ten sposób siebie sprzedawać i w takie narracje wchodzić i być, wiesz. No więc cieszę się, że sobie tę bańkę na razie utrzymuję, póki mogę. No ale wspaniale, że mówisz o tym właśnie tak otwarcie i mówisz o tym, że ten konflikt ról jest, ale widzę, że jesteś strasznie z tym zafascynowany, że to jest tak naprawdę twój, można powiedzieć, drugi dom, jeżeli się nie mylę. Że te inne światy poszły w ogóle na ten drugi plan. No już powoli kończąc naszą wspaniałą rozmowę, chciałam w ogóle ciebie zapytać, jak nastroje przed nadchodzącym nowym sezonem teatralnym. Patrz, dotrwaliśmy do 10 sezonu, co jak zaczynałem, jak odszedłem z Teatru Jaracza, to mój tata, ja często o tym mówię, ale mój tata mi wysyłał jakieś, wiesz, opracowania z jakichś pism finansowych, biznesowych, że będzie taki kryzys w Europie. Potem on przyszedł oczywiście, nawet przyszła pandemia, o której nie myśleliśmy, że coś takiego nas dotknie, ale mój tata mówił, ty jesteś samobójcą, jak możesz odchodzić z teatru, gdzie jesteś gwiazdą, zarabiasz, masz... Myślę, że po tych 10 latach widzę, że cokolwiek by się stało, to znaczy ja mierzę się z myślą, że kiedyś to się skończy. Pewnie nawet to, jakim człowiekiem jestem, jakim facetem jestem, nie chciałbym do końca swojego życia, do końca energii swojego życia poświęcać tylko teatrowi. To znaczy mam jeszcze jakiś pomysł na przyszłość, którego bym chciał dotknąć i on się nie wiąże w ogóle ze sztuką. Ale jestem dumny. Jestem dumny, jestem bardzo szczęśliwy, że mam, i to aż powiem do kamery, może wykorzystać to ujęcie, że mam tych cudownych ludzi wokół siebie, którzy wytrzymują bardzo dużo. I to jest, oczywiście czasem mnie wkurzają, to nie jest też tak, że są idealni, Nikt nie jest, dokładnie. A ja z pewnością nie jestem, więc to, że ze mną wytrzymują i są, to jest dla mnie cudowna sprawa, ja się czuję tam bardzo bezpiecznie. Tak jak Ci powiedziałem, to jest moja bańka. Bańka, która dodatkowo produkuje wspaniałe rzeczy, mówię o odbiorze widzów, których się utrzymują jakoś. Mówię o mieście, które też nas wspomaga, więc oby to trwało jeszcze. Bardzo bym sobie tego życzył. No właśnie, powiedz mi, co możemy Ci życzyć i całej ekipie teatralnej a propos tego nadchodzącego sezonu. Ekipie i mnie zdrowia, teatrowi sponsorów. Dobrze. I dotacji. Dobrze. Bardzo Ci dziękuję, Kamil, za rozmowę. Dziękujemy. Dzięki.